Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, pomału do przodu. Także kolejne, jeszcze nie zwiększenie pojemności magazynu energii, ale taka połóweczka, czyli dzisiaj wjeżdża na tapetę większy brat naszej baterii, która była testowana wcześniej, czyli 12 V 100 Ah mini. I powiem Wam, nawet fajnie została przyjęta ta bateria. Ten mały kształt i ogólnie, że jest mała, to wielu osób się przydało. No i wracam troszeczkę do korzeni, czyli tego, co u mnie jest najwięcej, prawda? Czyli 25,6 V. No, tu mamy napisane 24 V 100 Ah, ale to jest bateria LiFePO 4 25,6 100 Ah, 2560 Wh. Watt cycle i troszkę inna jak te. Fajnie, że tutaj mam inne baterie. Możemy, słuchajcie, porównać. Bo tak, pierwsze co to jest mostki ma. Tak jak normalny akumulator. Wszystkie inne baterie tego typu mają mostki, właśnie tak jak widzicie, z jednej strony. A ta ma tak jak dwunastki. O, można tak powiedzieć, jak dwunastki. Drugi temat troszeczkę się wymiarem różni. Zaraz tu metra mam, także zrobimy na bieżąco. Tylko sobie go rozciągnę. Ok. Jeszcze troszeczkę. Czyli tak, całością z uchwytem ma 47 cm. A tutaj bateria ma już momencik. Całością, o, ta jest szersza. O, widzicie, jeszcze kawałek. Te są akurat wszystkie takie same na półkach. A tutaj mamy, już wam mówię, 51 cm. Teraz tak, szerokość. Źle się to, my jedną ręką operuję troszeczkę, ale muszę sobie poradzić. Wysokość. Polecimy najpierw. O, jest. Dobra. Wysokość jest 24. Tutaj wysokość mamy, słuchajcie. A tu jest wysokość 21, czyli ta jest niższa. Te są szersze, ale niższe. I jeszcze wchodzimy, że tak powiem, w grubość. Tutaj i grubość mamy, tutaj mamy 16,5, a tutaj mamy, no a tutaj mamy 20. Także taki smukły, ale wyższy. Różnie to jest, jednym wejdą takie, drugim wejdą takie, także czasem ten centymetr ma znaczenie, jak to mówią. Centymetr ma znaczenie. Ogólnie dane, wszystkie baterii w opisie filmu będą linki, także tam sobie można konkretnie zobaczyć w języku polskim. Ale standardowo, tak jak mówiłem, 25,6, ładowanie 29,2 plus minus. To jest stopping voltage. Aha, odcięcie też 29,2. Tutaj mamy stopping. Kurde, ja tu po angielsku nie za bardzo. Także słuchajcie, ogólnie z tego co pamiętam, to standardowo mamy 100 A do odcięcia na wyjściu, 25,6 pojemność, 2560 Wh pojemność, co zostanie zmierzone i zobaczymy, porównamy do już istniejących moich baterii. Bo tutaj jak widzicie, już nawet po roku mam testy. I tak reszta, tak jak wszystkie baterie standardowo, także jak się uda, tu jest półeczka wyżej, na tą półeczkę, jak się uda jeszcze drugą taką gdzieś zdobyć, nie tej firmy, innej albo i tej, no to powiększę magazyn energii dalej. Już wskoczymy wtedy z 30 kWh na 40, nie na 40, na 35 kWh, bo to będzie 5 i kolejny tutaj temat by był. Także tutaj jakby półeczkę obniżył, wjedzie jeszcze jeden rząd i wtedy już bym musiał rozpiąć busbary, bo teraz mam tutaj spięcie główne do falownika w tym miejscu. Wtedy trzeba było tak naprawdę te przewody albo przeciąć na środku i te dwa odłączniki przenieść na górę odłącznik i wtedy podzielić to na raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, już na osobno jeszcze jeden właśnie RBK założyć i wtedy bym miał już bardzo fajnie to rozłożone i dodatkowo by było właśnie
tak jak jest teraz, jest tak jak jest teraz, ale jak doszłoby jeszcze jedna bateria, no to trzeba by było właśnie te trzy zrobić jako jeden i te trzy jako drugi. Zobaczymy, jak z tego to wyjdzie, ale do przodu trzeba, że tak powiem, no trzeba planować. Także bateria jest, trzeba brać się za testy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Linki w opisie, jakby Was interesowało. I co? Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Lecimy z tematem dalej.